Panie marszałku, mam pytanie do pana ministra. Po pierwsze, ustawa daje uprawnienia jednostkom samorządu terytorialnego, właściwie uprawnienia zarządcy kolejowego, daje możliwość prowadzenia inwestycji kolejowych. Chciałbym zadać pytanie, że w związku z wprowadzeniem do ustawy tych zapisów, jakie są zamiary resortu transportu i jakie linie mogą być w związku z tym przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego? Z drugiej strony wiemy, że podstawowo tymi jednostkami mogą być samorządy wojewódzkie, tymczasem większość samorządów wojewódzkich jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a inwestycje kolejowe są inwestycjami liniowymi dosyć drogimi. Wiele samorządów nie ma pieniędzy nawet na remonty dróg, więc w jakim zakresie, czy zmieni się system finansowania i jak to będzie wykonywane? Dziękuję. Dziękuję panu posłowi.